przedstawicielem portalu dziennikarskiego Dziennikarz Press.pl. Jest z nami też przedstawiciel Studenckiego Radia i Telewizji Michał Szczepański. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, aby porozmawiać o młodych ludziach, takich jak my, o ich możliwościach, o tym, przed jakimi wyborami ci młodzi ludzie stają, przed wyborem kierunku studiów, czy też drogi zawodowej, kariery. My wybraliśmy dziennikarstwo i dlatego chcielibyśmy dzisiaj na tych właśnie warsztatach ten świat, świat mediów, naszym rówieśnikom, kolegom, koleżankom przybliżyć, pokazać. Chcieliśmy powiedzieć też o tym, co warto robić i czy w ogóle warto ten kierunek studiować. Przykładem na to, że warto, naszym zdaniem, jest to, że właśnie stworzyliśmy taki portal, że udało nam się też stworzyć właśnie radio studenckie, studencką telewizję. Te warsztaty, które dzisiaj się odbędą, są zorganizowane po to, żeby właśnie tym młodym ludziom, naszym rówieśnikom, kolegom, pokazać, że właśnie ten kierunek warto studiować i że tak naprawdę szkoła, uczelnie wyższe stawiają nie tylko właśnie wymagania, ale też ogromne możliwości, że możemy pracować nie tylko jako dziennikarz prasowy, ale także radiowy, telewizyjny, możemy uczyć się pracy przez internet, w radiu internetowym czy telewizji internetowej. I właśnie chcemy na tych warsztatach pokazać to wszystko, jak to wszystko wygląda, jak ta praca wygląda, dlatego też dziennikarze będą pokazywać, będą opowiadać o swojej pracy w prasie, przepraszam, w prasie, w radiu, w telewizji. Mam nadzieję, że warsztaty przyciągną młodych ludzi i że będą zadowoleni z tego, co usłyszą, co zobaczą, czego się dowiedzą.